Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Juken, a to 23 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera, czyli z tej serii, w której leveluję swoje konto, w której całkowicie od zera dorabiam się, wszystko na waszych oczach. W poprzednim odcinku, moi drodzy, no troszkę był hardcore, ponieważ tym manikiem świeżo kupionym, używanym, wieźliśmy bardzo ciężki ładunek i zdecydowanie zbyt ciężki jak na tego mana, ale daliśmy radę. Mi się podobała ta przygoda. Oczywiście nigdy więcej, nie powtarzajmy tego w kółko, bo też i dla was będzie to nudne, jak będę czasem jechał 30-40 na godzinę, bo szybciej się nie da. Natomiast jak widzicie, dotrzymałem realnej jazdy, nie przekraczałem 90. Dało radę. Słuchajcie, dzisiaj sobie zróbmy może w ogóle jak zawsze przejrzyjmy naszą karierę, bo to jest dość, myślę, tutaj wszystko istotne do serii levelowania konta. Słuchajcie, eksplorację mapy mamy już 6%, także jak widać ta metoda, żebym, gdzie wymyślam, żeby cały czas nową trasę brać, tak na oko, bo nie da się tego w 100% odkryć, myślę, że ta metoda się sprawdza. Jak widzicie, mamy dostaw chyba 20, tak, 20 mamy dostaw. Wszystkie były chyba na czas, chociaż nie, jedno chyba było spóźnione. No mniejsza o to, w każdym razie, a nie, ogółem 21. No, czyli tak naprawdę, widzowie, to jest najlepszy dowód. 21 dostaw, mamy 15 poziom i gdybyśmy właśnie inaczej levelowali tą politykę treningową, co oczywiście zrobiłem celowo, żeby wam pokazać, to też podkreślam dla osób, które całej serii nie widziały, ja to idzie to troszkę wolno, bo chciałem wam coś też zademonstrować. I jak widzicie, tak to wygląda. No dobra, tutaj dzisiaj myślę, że już spokojnie tego jednego levelu nie wbijemy. Założenie, moi drodzy, jest takie, bo też takie założenie sobie obrałem, myślę, że ono jest całkiem spoko, że kupuję jakąś używaną ciężarówkę, robię nim 2-3 kursy, jak w przypadku tego mana, jak trzeba, to potem oddaję pracownikowi, ja sobie kupuję na przykład kolejną, czy jadę na szybkim zleceniu. Taki misz-masz, ale dzięki temu też staram się różnorodność pod odcinki wprowadzać. No gdybyśmy wbili kolejny level, to coś bym tu odblokował. Pewnie i dostawę na czas, no bo skoro na czas dostawy jednak dajemy, to jak widzicie, to jest bardzo duża premia tutaj za dostawy na czas, także jak najbardziej je też odblokujemy. Sprawa wygląda tak, że oczywiście spłaciłem kredyt. Zobaczcie, mamy tylko te dwa kredyty, także spoko. Rata będzie około 40 chyba 1 tysięcy dziennie, więc spoko. Dlatego będziemy jeździli na własnej ciężarówce, żeby zlecenia były droższe. Mamy 119 tysięcy. I teraz sprawa wygląda, moi drodzy, tak. Zarządzanie garażami. Plan byłby taki, żeby ten garaż tutaj powiększyć na 5 miejsc, ale jak widzicie, no nie, tam powiedzmy, że te 500 tysięcy byśmy potrzebowali, zaokrąglając, więc po tym kursie jest szansa, że będziemy mieli, czy dobierzemy kredyt, także w następnym odcinku znowu myślę, że dwie ciężarówki się dokupi, dwóch pracowników się zatrudni. Taki jest plan. Gdzie my jesteśmy, moi drodzy, bo w ogóle jest teraz podstawowa sprawa, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy w Düsseldorfie, tutaj ma dealer ciężarówek, a może agencja pracy, nie wiemy. Ale byśmy znak zapytania mogli odkryć, moi drodzy. Nic by się nie stało. I która to w ogóle jest godzina? Sobota 23. To wiecie, co my zrobimy, moi drodzy? Zrobimy to w inny sposób, niż robiliśmy dotychczas. A mianowicie... No to, moi drodzy, trudno, będziemy mieli jazdę w nocy, no ale wy, widzowie, też pisaliście, że wam nie przeszkadza, jeśli tam czasem jest jazda w nocy, no to okej, okay. No to będziemy raz na jakiś czas możemy mieć. Tutaj gdzieś był znak zapytania, ale to nie wiem, czy to była agencja pracy, to już tam, tych agencji pracy mamy sporo. No nic, moi drodzy, no to w takim razie bierzemy po prostu zlecenie i oczywiście zlecenie na naszej własnej ciężarówce, no najlepiej by było tutaj z okolic, ale zobaczmy. Ja nie chciałbym też tych zleceń, tylko jak widzicie jest troszeczkę problem już w tym momencie. Sprzęt medyczny wieźliśmy ostatnio. Chodzi mi o to, widzowie, że oczywiście wziąłbym ten helikopter, aczkolwiek, jak widzicie, znowu jest ten problem, że ta sama trasa by się nam dublowała. Jest troszeczkę teraz na tym etapie problem z trasami, ale do Francji, z Poznania, no nie, no to ta część trasy też.
Jakby wiecie, dla was, jeżeli no nie nagrywacie odcinka, to jest pikuś. Możecie 10 raz jechać tą samą trasą, jeśli nie chcecie mapy odkrywać. A my mamy misję, po pierwsze, odkrywania mapy, po drugie, chcę was zabierać w jakieś nowe części świata eurotrackowego, więc też u mnie elektronika. O, aha. Ciężkiego ładunku, widzowie, nie, chociaż trasa wygląda bardzo obiecująco, bo byśmy do Grecji jechali, to w ogóle by była fajna trasa, no ale ten manik na pewno tego. Zestawy stołowe. No wiecie co, przez Macedonię, Bułgarię, do Włoch, odległość spoko, powyżej 1000 stóp. Powiem wam, że te zestawy stołowe moglibyśmy wziąć, tylko musielibyśmy się do Russe przenieść. Okej, ruszajmy. Nic nie ruszajmy, ty mi Iwona tutaj nie filozuj. Do Russe. A czy my możemy do Russe? Nie możemy do Russe. Gdzie jest to Russe? Czekajcie, Bułgaria. Czy ja źle patrzę? Tu jest Russe, nie. A czemu nie mogę? Ja nie byłem w Russe? Serio? Widzowie, no to nie damy rady, no bo tu nie będziemy taki hektar jechać. Widzicie, to jest niestety minus, moi drodzy, no nic. To jest niestety minus, jeżeli macie własną ciężarówkę, ale też pokazuję wam to i przy okazji widzicie, no mieli, tutaj jest ciekawe, bo tu jest jakby odkryte, a tam nie, no trudno. Powiem wam tak, no to jest minus posiadania własnej ciężarówki, nie? Że musicie mieć odkryte miasto, żeby, no oczywiście moglibyśmy z tych Niemiec z buta lecieć tu, no tylko pytanie, jaki byłby sens, nawet jakbym miał to robić poza odcinkiem. No to ja, moi drodzy, sensu w tym nie widzę. No, korzystam ze szybkiej podróży. Zazwyczaj panele strocin i znowu łotwa. Kurczę, o ryby, ryby, ryby. O, widzowie, może ryby? To tu nie jechaliśmy. No dobra, a to jest Monachium. Spoko. Możemy ryby powieść dla odmiany. Dlaczego by nie, widzowie, z Monachium? Bo teraz nam się, myślę, że uda. Pewnie, że tak. Monachium jak najbardziej. Tu, o proszę bardzo, szybka podróż. Widzicie, 3500. No, wydaje mi się, że za tą... Tam mieliśmy... Nie, cicho tam, Iwona. Nową trasę. Wydaje mi się, moi drodzy, że za tą trasę, którą byśmy przebyli, to paliwo by podobnie wyszło. Chociaż no wiadomo, że... O, odkryto. Wiadomo, że siłą rzeczy, moi drodzy, my też na tym, no i tracimy troszeczkę, ale... Wiecie, nie wiem, możecie się podzielić w komentarzu, jestem ciekaw, jak wy na przykład to robicie. O nie, tu czekajcie, musimy zajechać, może jak już tu jesteśmy, zajechać na znak zapytania tu. Skręć w prawo. Tak, tak, w prawo, ja jadę w lewo. Tu. Obliczanie nowej trasy. Bo tu mi się wydaje, że będzie agencja pracy. Zawróć, kiedy będzie to... Dobra, Iwona, tam marudzisz. Bito. Zawróć. No, no już zawracam, no. Chciałem tylko odkryć agencję pracy. Co ty mi tu? Musisz tak... Zawróć, jeśli to możliwe. Czekajcie, bo nie chciałem wycieraczek, tylko migać. Już zawracam, cicho. Cicho być. Dobra, to troszeczkę sobie w nocy, moi drodzy, pojedziemy. Ile mamy do celu? 18 km. Spoczko. Skręć w lewo. Zaraz wam oczywiście muzyczkę, moi drodzy, włączę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Trochę sobie czasem możemy w nocy... też pojechać. Nic się, słuchajcie, nie stanie. Jak kawałek w nocy pojedziemy, o 4 już się zaczyna robić jasno, także spoko, a pojedziemy w fajne miejsce przez Włochy. Odkryjemy trochę nowej mapy. Przy okazji wieziemy coś, czego no jeszcze chyba nie mieliśmy. Także spoko. Byle mi tylko deszcz nie padał. Trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się prawej strony. No także tak wygląda i wiecie, jeżeli wam się nie chce, chociaż opłaca się zdecydowanie, bo mimo, widzowie, że my tutaj trzymaj się zapłaciliśmy te 3,5 tysiąca, bo zapłaciliśmy za tą szybką podróż, to i tak uważam, że zlecenie się opłaca, bo patrzcie na to, że no, takie zlecenie... No powiedzmy na szybkim zleceniu. Trzymaj się prawej strony. A, mandatu nie dostał.
Na szybkim zleceniu mamy o wiele taniej, tak? Jest wygodniej. A następnie skręć w lewo. Wiecie, no, no coś kosztem czegoś, nie? No jest wygodniej, ale jest taniej, no, jak macie szybkie zlecenie. Od razu wsiadacie. A następnie skręć w prawo. Od razu wsiadacie w ciężarówkę i lecicie, tak? A w prawo. Jak macie swoją, to niestety musicie podjechać. No. Do skrętu w prawo. No życie, moi drodzy, życie. My ostatnio. No ostatnio chyba tyle kimaliśmy. Tu też właśnie sprostuję, o co chodzi z tym kimaniem. Jeszcze, mówiłem to też chyba w poprzednim odcinku, ale powtórzę, moi drodzy, bo widz pisał, że przecież panie nie ma wpływu na kasę. I oczywiście widz miał rację. Ja nigdy nie powiedziałem, że spanie ma wpływ na kasę. A następnie w lewo. I oczywiście, że jeśli byśmy non-stop... No jedź tą strażą. Non-stop jechali, to tak samo by ta kasa płynęła, jakbyśmy non-stop spali. To jest wszystko identycznie, ale chodziło mi o to, że no ja robię te sny, tak? Kolorowe sny, słuchajcie, sobie robię. Po to, żeby jak najmniej jeździć w nocy. I to chodzi tylko i wyłącznie o was, widzowie. Jeszcze możemy zobaczyć, to są jakieś suszarki. Tu jest tam coś, no nie wiem, no jakby nie patrzeć. Każda trasa byłaby spoko, aczkolwiek... Ta jest najlepsza, bo jest powyżej, świeże ryby powyżej 1100. Chodzi też o to, żeby dostać jakąś premię za długodystansowca, bo to generalnie o to, moi drodzy, chodzi. Także tylko tym się sugeruje, niczym, słuchajcie, innym. Jakby dobierając trasę, oprócz tego oczywiście, że dla was, tak, sugeruje się tym, żeby nie jechać w kółko tą samą trasą, to się zgadza. Natomiast sugeruje się zazwyczaj oczywiście tym, żeby był to też najlepiej delikatny ładunek, czy o wysokiej wartości. No nie zawsze się da. No nie zawsze, moi drodzy, niestety się da. A bo na długich jedziemy. No dobra, to jedziemy na długich. Bo nie zawsze, słuchajcie, tak się da, hop-siup, ale... W większości, no jednak najważniejsza rzecz dla mnie tutaj to oprócz właśnie tej różnorodności w trasie, czy różnorodności ładunków, no to staram się też nie jeździć za bardzo w nocy, no bo to by urok traciło, aczkolwiek... Skręć lewej stron, a następnie skręć w lewo. Jak widzicie, jazda nocna też ma swoje uroki, skoro też pisaliście w komentarzach, że wam to jakoś nie przeszkadza, no to proszę bardzo, widzowie, czasem sobie w nocy też pojedziemy. I tylko o to mi chodziło z tym snem, z tym spaniem, nie? Tylko taki był mój zamysł, jeśli chodzi o spanie. Wiecie co, nawet troszeczkę sobie może tą muzykę przyciszymy, bo... Wy wiem, że też lubicie, jak bardziej silnik jest słychać, więc tak wyrównamy, żeby było o. Żeby było spoczko. Jak wam nie przeszkadza, że czasem jadę w nocy, no to okej, ale chodziło mi oczywiście o to, że i to był mój główny zamysł z tymi snami, nie? Że czasem oczywiście sny robiłem po trasie, ale zawsze to chodziło o to, żeby jak najmniej kursów było w nocy. Niech Manik też, słuchajcie, na siebie zarobi, dopiero co był kupiony, a i tak ładnie dał radę. Zjedź drugim zjazdem. Bo to trzeba, widzowie, mu przyznać, że Manik dał radę z tym dźwigiem, który ostatnio, żuraw jakiś wieźliśmy ostatnio, także dał radę Manik. I pewnie za jakiś czas oddamy go, możliwe, że już w następnym odcinku, chociaż nie wiem, czy bym chciał. Ale to wszystko zależy od funduszy. Bo możliwe, że już w następnym odcinku oddamy go pracownikowi. To też wszystko zależy, moi drodzy, jak ci nasi pracownicy. Czemu 1900 km, widzowie, pokazuje? A, bo tam promem chyba, tak? Ale powiem wam, że ten man jest słaby. Zobaczcie, jadę pod górkę z rybami tylko, które nie są ciężkie. I zobaczcie, jak ledwo... Nie, ja nie będę jeździł tym manem, widzowie. Więc zobaczcie to, 32 na godzinę pod górkę. Trzymaj się lewej strony. Nie, ja już podjąłem decyzję. Oddaję go pracownikowi. Nie chcę tego mana. 300 koni to się nie da tym jechać. Słuchajcie, 300 koni to wiecie co? To nie. Ja rozumiem, że z żurawiem on tak się zbierał, ale z rybami?
Chyba, że nie wiem, widzowie, chyba, że te ryby tam, kurde, w wodzie jakiejś są i pluskają i... Nie wiem, jest jakiś opór przez to, no nie wiem. Ale zobaczcie, jaką trasę nam na GPS-ie ustawiło, czyli pokazywało trasę, jaką ja mam do przejechania, a dodatkowo promem, bo tam promem chyba było 500 km do przejechania. Znaczy przepłynięcia, oczywiście. Coś tak mi się wydaje. No dobra, widzowie, tam się będziemy szczypać. Mamy trasy nowe odkrywać, a jak widzicie cały czas, tu chyba cała, dosłownie w 100% trasa będzie przeze mnie na nowo odkryta, także kolejny plus odcinka. Bo do Włoch chyba kursu nie mieliśmy żadnego. Jak widzicie, wszystko na żółto się zaczyna dopiero... Fajnie to na tym GPS-ie, to mi się podoba na tym GPS-ie, dlatego go nie zmieniałem na jakiegoś GPS-a z moda. Trzymaj się lewej strony. Bo bardzo mi się, moi drodzy, podoba właśnie to, że... Że jak jest właśnie taki mały ten GPS, taki jaki jest tutaj, jest spoko. I pytaliście cały czas, jak się ten mod nazywa do GPS-a i do tej całej konsoli. To się nazywa Yara przez Y. Na Steamie jest jak najbardziej do pobrania. Ja już z niego korzystam, słuchajcie, no na tej serii, no chyba od początku, nie? Z niego korzystam. I się tak do niego przyzwyczaiłem, że powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie jechać na tym klasycznym GPS-ie. Już sobie tego nie wyobrażam, nie? No dobra, nie będziemy za bardzo stówki przekraczali. Też trochę tam nadgonić by można. Jak jest z górki, to troszeczkę nadgonimy. O, Polizeje nas wyprzedzają. Przyjazd poniedziałek, 8, a niedziela... To jak to jest, widzowie? To tak krótko, ale to jest 30 godzin. Ja coś liczyć nie umiem? Niedziela pierwsza w nocy. Aha, bo to jest niedziela, dobra. Musi cała niedziela przelecieć. O, to my tu mamy długą trasę, widzowie. To ja na pewno dobrze wybrałem zlecenie. To będzie najdłuższa trasa w mojej historii chyba. A miałem krótką trasę wybrać na odcinek. Słuchajcie, nie, no to grzejemy w takim razie, widzowie. Tak teraz, jak widzę te 1800 km, to tak... Trzymaj się lewej strony. Policaje przed nami jadą, musiałem zwolnić. Chociaż nie wiem, czy oni w Niemczech dają mandaty za prędkość. No, na takich drogach. Nie ryzykujmy. Może nie będziemy ryzykowali. Migacza, żeby nam mandatu nie wlepili, jeszcze zabrak migacza. I tak bym dał. Słuchajcie, no i tak bym włączył migacza i tak. Dobra, spoko, odkrywamy nową trasę, także no jest szansa, że ładnie nam idzie odkrywanie mapy, bo jak widzicie 6% już jest odkryte. No jeśli to jest taka długa trasa z tymi rybami świeżymi, tak świeże ryby, no to pewnie we wodzie, nie? Słuchajcie, skoro świeże ryby, to pewnie w jakichś zbiornikach z wodą, tak jak karpie na Wigilię się w sklepach kupuje. Chociaż dla mnie to powiem wam szczerze, no... Coś mi szkoda zawsze tych ryb, widać, że się tak męczą. Wiadomo, że trzeba zjeść, ale... W sensie, że ja już bym wolał, nie wiem, fileta po prostu kupić, nie patrzeć, nie mieć z głowy, nie martwić się, niż taką rybę przez tego. Dobra, jak z paliwem? Paliwo mamy. No spać... No możemy niby się kimnąć te 6 godzin, znaczy, ale po co w sumie? No i tak będziemy musieli się kimnąć i tak. No dobra, bo nas zmęczenie dopadnie, aczkolwiek na początku kursu robić kimono, to ja wam powiem szczerze, już tą chwilę sobie w tej nocy pojedziemy. Tak za 2 godziny się zacznie robić jasno. Plus taki, że jak widzicie, no bardzo mały ruch jest na drodze. Ale tym manem ja sobie jazdy nie wyobrażam. Zobaczcie, on jedzie tak, że...
Jak jest z górki i on jedzie stówą, to ja nie będę nim zwalniał w takim razie, bo tak i tak się trzymamy 80 w większości. Jest oczywiście o klasę lepiej niż było w poprzednim odcinku z tym ciężkim ładunkiem. No co was pogrzało? Obiecałem, że nie będę zwalniał. A tu się spieszę, a wy mi tu zwalniać każecie. Już? Austria, dobra. Pierwszy raz chyba do Austrii wjeżdżamy. Także odkrywamy, cały czas widzowie odkrywamy nową mapę. Tam widzę jakieś zawijasy. No nie, nie mówcie, że ja w górach będę jechał. W sumie nie ja nigdy tak, wiecie, nie sprawdzałem trasy, jak ona biegnie. To jest oczywiście, widzowie, głupotą i to trzeba powiedzieć wprost. Bo jeżeli mam słabą ciężarówkę, która wiem, że pod górkę średnio, to mógłbym zrobić zbliżenie na mapie i zobaczyć, czy to są jakieś bardziej autostradowe. Bo jakby wiadomo, że jak są serpentyny, no to będą górki, ale to nie, to... ...prawej strony, a następnie zjedź... Tutaj na szczęście autostradką lecimy. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Trzymam się, Iwonko, lewej strony. Te zakrętasy mnie trochę, no trochę mnie przeraziły w pewnym momencie, ale chyba tragedii nie będzie. Bardziej przeraża mnie, słuchajcie, ta odległość do przebycia. Ja wiem, że tam 500 km z tego zejdzie, bo będzie... Przygotuj się do skrętu w lewo. Bo będzie prom, ale no mimo wszystko. Skręć w lewo. Latujemy na żywce. Albo i nie, bo strażoki jadą. Widzieliście, nie jechaliśmy przez Austrię, także odkrywamy. Jedź prosto. Jedź prosto. No fajnie, słuchajcie, taka różnorodność. Nawet fajnie przez takie miejscowości też i w nocy przejeżdżać. Wiadomo, że no... Widoków nie popodziwiamy dookoła, ale też fajnie te domy wyglądają, zobaczcie, takie, o, Szwajcaria, takie podświetlone, nie? I fajnie jest to zrobione, zobaczcie, że faktycznie się świeci światło. Także bardzo mi się to podoba. Dużo takich detali. Ja cały czas czekam, moi drodzy, 28 też może będzie drugi odcinek z Eurotracka albo odcinek specjalny już za dwa dni, tylko zobaczymy, kiedy to wyjdzie. Zdążę nagrać, czy dopiero 29 opublikuję, bo 28 lutego, moi drodzy, ma wejść taka jakby nowsza wersja Poland Rebuilding. To się coś tam, to ma być Polska 1:1. Tak, że 1 km w realu to jest 1 km w Eurotracku. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale wiem, że twórca tam dość mocno od Poland Rebuilding się przy tym udzielał, bo widziałem jego nick, więc moi drodzy, z pewnością będę chciał taki odcinek wrzucić na kanał, przetestować, zobaczyć. Dobra, wiecie co, nie tankujemy, nie śpimy, i tak zaraz nam się zacznie jasno robić, dosłownie chwila, moment i już będzie jasno. W Szwajcarii zawsze się trochę bałem, ze względu na różne serpentyny i wiecie, takie drogi górskie, i nie żebym sobie nie radził w takich drogach, bo czasem też jest to ciekawe tak pojeździć, przy czym chodzi konkretnie teraz o tego mana.
Henman, widzowie, no trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli fajną w miarę trasę, bo ja nie chcę tym, ja nawet mi aż powiem wam szczerze, głupio dawać pracownikowi tego mana. Żeby on mi potem serwisu nie wzywał, jak stanie na górce, nie wiem, naprawdę. Także wniosek, że jak będziemy nową flotę kupowali, może to będą many, bo nie wykluczam, że mogą być to many dla pracowników. Przy czym no od razu wam mówię, że... O, wężenie. Że no minimum te 400 koni. Ten ma chyba 300 albo 330, no to tak wiecie. 450 tych koni chciałbym, żeby ci pracownicy nasi mieli. Bo tak myślę, że poniżej 400 koni to nie chciałbym już nowych ciężarówek. Także jak będziemy flotę wymieniali, jest całkiem prawdopodobne, że posprzedajemy te używki. No ale to wiecie, to jeszcze parę ładnych odcinków na to poczekacie. Bo ja nie będę takich, powiem wam wprost, nie będę takich inwestycji teraz robił. To nie ma większego sensu, widzowie. Nie ma to kompletnie żadnego sensu. Jedź prosto. Jak dla mnie. Teraz to po prostu kupujemy jakąkolwiek używaną, która nadaje się do jazdy i niech się kula. Niech zarabia pracownik. A później oczywiście, jak już będziemy mieli tej kasy, wiecie, jak lodu, no to taką zamianę możemy pracownikom zrobić. Przecież nawet i możemy naczepy spróbować kupić pracownikom. Ale to zobaczymy. Jedź prosto. No, zobaczymy. Na razie to się musimy rozwinąć, słuchajcie, jeszcze no, w planach jest, żeby były dwa garaże zapełnione. To też nie jest jakiś tam sukces i sami widzicie, w porównaniu chociażby z poprzednią serią, że no, przez to, że tego długodystansowca dłużej, prawda? O Jezu, wykroczenie prędkości. 2000 w plecy. No trudno. Przez to, że dłużej tego długodystansowca levelowaliśmy, to sami widzicie takie opóźnienie w porównaniu. Ja na przykład to jestem tego świadom, widzę i jak oglądaliście tamtą serię. A następnie jedź dalej, proszę. Myślę, że też to widzicie, że nawet nie pamiętam. Znaczy nie, jedną rzecz widzowie pamiętam, oj, jedną rzecz pamiętam, na 15 levelu, czyli w sumie na tym, na którym jesteśmy teraz, na poprzednim koncie na 15 levelu kupowałem swoją pierwszą ciężarówkę i ona, jak dobrze pamiętam, była nówką cewką, już taką moją, nie? No oczywiście, no ktoś powie, no dobra, no ale tutaj już od 13 levelu jedziesz na ciężarówkach swoich. Czy tam od 12, zgadza się, przy czym no, jakby to są używane i też żadna na dłużej moją nie zostaje. Bo tego mana, powiem wam szczerze, że raczej no, na 99%, nie wiem co by się miało zmienić, po kursie oddaję pracownikowi. Po to, żeby też zaoszczędzić kasy troszkę. Żeby tak, wiecie, perfidnie nie iść w te kredyty. Ale ta metoda z kredytami, jak widzicie, bardzo się sprawdziła. Jednego dnia bierzemy kredyt, jak pod odcinek, tak? Robimy kurs. Trzymaj się lewej strony, a nas... Jeszcze nie płacimy, jeszcze wtedy nie płacimy, słuchajcie, raty za kredyt. O, muszę po zebrze przejść. Trudno. Jeszcze nie płacimy tej pierwszej raty, no i po kursie po prostu sprzedajemy, znaczy spłacamy kredyt, nie? Także to jest opcja według mnie bardzo fajna. Chociaż wiecie, ten man może mnie troszkę pokory uczy na drodze, bo ja tak też często wariowałem z prędkościami, co nieraz mi zarzucaliście. No ale to było po to, żeby... Widzowie, no to było po to, żeby pod odcinek trochę przyspieszyć, żeby te odcinki nie wiadomo ile nie trwały. Natomiast no ten man uczy mnie tej pokory, że faktycznie no jest to bardziej realistyczna jazda, nie? Więc jeżeli, drogi widzu, chcesz, możesz zostawić komentarz, że mam jechać jeszcze następny odcinek manem, to może to się uda dla ciebie zrealizować. No nie mogę obiecać akurat tego na 100%,
przypuszczam, że ten odcinek miał być krótszy, a on wcale krótszy nie będzie. Patrząc, jak mi wolno, ta trasa ubywa, aczkolwiek jak dojedziemy do promu, chyba do Włoch, to jeszcze kawał drogi. Lecimy gdzieś do Włoch, musimy dojechać, tam jest prom. Tam jest prom. Bo jak dojedziemy, to nam jakby z automatu te 500 km utnie z trasy. Także już wtedy będziemy prawie, że wiecie, na miejscu, nie? Nie wiem, czy 500, czy więcej nawet nam utnie. Zobaczymy. Zobaczmy, moi drodzy, w ogóle. O, jak tu ładnie wygląda, widzowie, i ten autobus. Dobra, robimy miniaturkę, kochani. Czekajcie, aż sobie... Tylko żebym ja czegoś zaraz nie wywinął, nie? Widzowie. Dobra, poczekajmy, aż ten gościu tam dojedzie do mnie. O, może tak zrobimy miniaturkę. Żebym ja czegoś nie wywinął zaraz. Wyjątkowo ładnie w tej Szwajcarii ta droga wygląda, natomiast wiecie jak moje zmiany... O, ten niech mnie wyprzedzi z tym spychaczem, to będzie fajnie wyglądało. Bo te strażoki wyjeżdżające... O! Widzicie jak się... Dobra, jedziemy. Widzowie, nie, no w sensie, nie, to tak nie może być. Ja nie mogę zmieniać kamer. Dobra, robimy tam miniaturkę jak jest i kichać. Słuchajcie, wybaczcie, ja nie mogę tak kamer zmieniać, bo to się zaraz źle kończy. Ponieważ jest to seria Wszystko na waszych oczach, no to też na waszych oczach tworzy się również w ramach tej historii miniaturka. No tak robiłem miniaturki, że mnie wyprzedzają wszyscy teraz. Muszę się na nowo rozpędzać. No życie, moi drodzy, no co? No ja będę narzekał. Wiecie, że ja nie lubię narzekać. Ogólnie wiele rzeczy z uśmiechem. O, nam się ładnie jasno zrobiło. Teraz by lepiej miniaturka wyglądała. A! Pruken, co ty wywijasz? O, tak też nie byłoby źle, słuchajcie. Jedź prosto. Dobra, to... Nie, bo ja zaraz coś wywinę, nie? Nie, widzowie, bo ja zaraz coś wywinę. Nie. Jedziemy. Ładnie, grzecznie jedziemy, kulturalnie. O, proszę, tak, kierownica, elegancko. Podoba mi się te wnętrze tego mana. Tylko przez to też oczywiście nie wiemy, ile nasza ciężarówka robi przebiegu, no bo jak ja robię parę kursów, 2-3 kursy oddaję pracownikowi, jeszcze była kupowana, używana, no to sami rozumiecie, nie? Dobra, jak my mamy... O, jeszcze wam powiem szczerze, że... Jeszcze wam powiem szczerze, że nasze oko nawet się nie zaczęło czerwienić, więc my na razie nie musimy myśleć w ogóle o jakimś spaniu. O, pierwszy przychód, 26 tysięcy. Daniel. Pięknie, Danielu. Bo, moi drodzy, o godzinie południowej, czyli 12.00, zawsze odbierają nam ratę kredytu, także wtedy to saldo konta o te 40 tysięcy się kurczy, no bo mamy dwie raty kredytów, które łącznie dają sumę 40 albo 41 tysięcy, już dokładnie nie pamiętam teraz. Ale zdecydowałem się oczywiście na te kredyty, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie jadę własną ciężarówką i biorę droższe zlecenia. Na razie jeszcze Szwajcaria, do Włoch nie wjechaliśmy, ale tak jak widzicie, plus jest taki, że bardzo dużo odkrywamy
mapy. No może miast jakoś tu specjalnie nie odkryliśmy, bo w sumie no chyba jeszcze żadnego. Może jedno? Ale chyba nie pamiętam. Natomiast no dużo odkrywamy na pewno mapy, co też ma swoje plusy. No jedź gałganie jeden. No dobra, no to teraz ja cię będę wyprzedzał. Żeście mnie wszyscy wyprzedzali. Ten Mercedes, który nas wyprzedzał, już pewnie dawno zniknął z trasy. Oj, bo z 80 dali. Bo one pewnie tak się respią i później znikają. Widzicie, zaczęła godzina 7, zaczął się ruch na autostradzie. Także to jest fajnie. A nawet nie wiem, czy mam tego moda. Tak, chyba mam z realistycznym. Nie. Albo nie mam? Nie, no mam tego moda z realistycznym ruchem i zachowaniem pojazdów. I on dlatego chyba powoduje, że widzicie, w nocy jest ten ruch mniejszy, w dzień, w godzinach szczytu jest większy. Gdzieniegdzie też i korki. Fajna sprawa. Ciekaw jestem, ile nam zleci na tym... promie, no ale my raczej musimy dojechać, no jak jesteśmy w Szwajcarii, a jeszcze Włochy przecież. W końcu się rozpędził. To pewnie znowu będzie hamowanie, nie? No i oczywiście, widzowie, co ja się rozpędzę, to... No i to mandat, jak ja hamuję, ludzie, no... Drugi mandat za prędkość, nie? No ja pierdzielę. Przecież hamowałem. To jest niesprawiedliwe, widzowie. Co się rozpędzę tym manem, a nie jest tak łatwo nim się rozbujać. To zaraz trzeba hamować, nie? I potem od nowa się buja. I zobaczcie, teraz już siłą rzeczy jadę 80 i szybciej nie mogę. Zanim on się rozbuja znowu do tej stówy, to... Ja pierdzielę, widzowie, no... To jest okropne. To jest tak niesprawiedliwe. Będziemy wjeżdżali, no to jestem ciekaw, ile nam jeszcze tak realnie trasy zostało, ale to wiecie, dopiero się przekonamy, jak na prom wsiądziemy. Bo tutaj nie mamy możliwości. Nie, to Francja, to jeszcze nie Włochy, to dopiero Francja. Jak my jedziemy tak? Zgłupiałem, widzowie, nie? Zgłupiałem kompletnie, jaką my trasą jedziemy. Tam jest Francja, ale to chyba tylko na małym odcinku Francja jest. Oni tak lubią mi dzisiaj mandaty dawać, nie? Ale tutaj chociaż dojazd do... Do bramek, moi drodzy, jak widzicie, chociaż ma przyzwoitą prędkość. 70. I tutaj we Francji mi się to podoba. A nie takie, kurcze, jak w Polsce. 40 tyle się trzeba bujać.
To ma sens, widzowie, takie bramki. Ciekawe, czy do krajów nam się też będzie liczyło. No chyba tak, no bo we Francji chyba jeszcze nie byliśmy, w ogóle jeszcze nie pojechaliśmy na Iberię. Gdzieś tam w stronę Hiszpanii, Portugalii. No myślę, że taką trasę by trzeba znaleźć, ale... O, nie wiem, czemu nie było takiej trasy. Dobra, już zjedźmy na prawy. Tam nie chcę chyba wyprzedzić. Niedziela 8, poniedziałek, czyli 24 godziny. No niby 22 tu pokazuje. No, powiedzmy, że jest okej. Zobaczcie, że z tego czasu na przyjazd nic nie ubyło, nic nie ucięło, dlatego że ja cały czas jadę jakby tak tym manem zgodnie z przepisami, nie? Cały czas właściwie ta 90 w porywach do stówki i nic nie ucięło nam tego czasu. Tego też nie chcę ze snem przesadzać, bo wiem, że nie jesteśmy w stanie tym manem tego nadrobić. No to dla ciebie, drogi widzu, ma oczywiście swoje plusy, bo jest bardziej realistyczna jazda. Ładne góry przed nami, słuchajcie. Jak nie ciężko się domyślić, są to zapewne Alpy. Wjeżdżamy w jakiś tunel pod nimi. Serio, znowu mam hamować. O, wy gałgany jedne. Nie mówcie, że jeszcze 50 postawiliście, bo to naprawdę już przegięcie. No oczywiście, 50, jakżeby inaczej. Wiele się nie pomyliłem. No to się zaczęła żmudna jazda. W ogóle mam wrażenie takie w tym odcinku, jakby nic mi tej trasy nie ubywało, nie? Bo strasznie długą trasę wziąłem. Naprawdę, słuchajcie, się spodziewałem, że będzie dzisiaj krótsza trasa, ale to i tak raczej nie wbijemy kolejnego levelu, raczej to jest niemożliwe. Nie wiem, ile tego expa byśmy musieli dostać. Bo jeżeli tak, to chciałbym bardzo levelować tą dostawę na czas. Bo ona nam tutaj odblokuje w tym momencie największe zarobki. Już w tej kolejności oczywiście, nie? Raczej ostatniego oczka, ostatniej rangi długodystansowca na razie bym nie levelował, bo po prostu, słuchajcie, nie chcę takich, nie pamiętam, jakie tam były trasy, ale już nie chcę tak, tam myślę, że to 1100 km pod odcinek to jest ok, trasa, powyżej 1100, tak, tutaj było 1300 chyba wstępnie napisane, w sumie tyle, ile dopiero teraz mamy, bo tyle nam zejdzie. Natomiast myślę, że spoko, nie? Już takie trasy 2000 to raczej raz na jakiś czas jako taki challenge. Ja z miłą chęcią zrobię, widzowie, no i też wrócę do tego, żeby zrobić jedną trasę taką na 4000 km. Ale to wiecie co? To może taką trasę sobie zrobimy. Ja tu parę leveli wbiję, odblokuję dostawę oczywiście na czas. Później bym tego długodystansowca ostatniego odblokował i możemy sobie zrobić za tam parę odcinków taką długą, długą trasę na jakieś tam naprawdę duże dystanse. Możemy. Tylko myślę, że najlepiej, słuchajcie, kochani, taką trasę byłoby zrobić już swoją własną, nową ciężarówką. Nie, że nową używaną, ale nową, nie? Dobra, ja muszę, słuchajcie, zmienić pas, bo ten gagatek we mnie na bank wjedzie zaraz. Jeszcze mandat dostanę, widzicie? Ja, zobaczcie, jak się pcha. Jakbym nie zjechał na lewo, to bym mnie bombnął i bym dostał mandat. Ale fakt, że gościu ma szybszą ciężarówkę ode mnie. Zobaczcie, jak mi odjeżdża gnojek, kurde. Zirusek, no bo już nieważne.
Zobaczcie, jak gość grzeje. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, Iwono. Jadę w prawo, tak jak każesz. Jedź prosto. Jadę prosto. Trzymaj się prawej strony. Trzymam się prawej strony. Ale do 50 już niechętnie zwalniam, ale już dzisiaj dwa mandaty za prędkość, to wiecie. Tak trochę przez głupotę w zasadzie te mandaty, nie? Zobaczcie, za stuczki żadne nic nie było, żadnych stuczek i tak w zasadzie no... Trzymaj się lewej strony. Mogłem nie dostać tych mandatów w zasadzie za prędkość, nie? Także trochę to była głupota, no ale to powiedzmy 3000 w plecy, no wiadomo, szkoda tych 3000. No ale... Nie będziemy tutaj, wiecie, płakać nad rozlanym mlekiem. Już dostałem, to dostałem, no już nic nie zmienię, nie cofnę tego. A jak wam mówiłem wiele razy, no tą serię tworzymy też na odcinkach, żebyście widzieli w pełni, ponosząc odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje. Cokolwiek by się nie działo, ja jestem naprawdę przeciwnikiem wracania do save'u. I uważam, że Euro Truck nie jest grą, w której wracanie do save'u miałoby sens. Naprawdę nie polecam, no chyba, że naprawdę by się stało coś, co już naprawdę, nie wiem, ale... No nie, no bo w najgorszym wypadku byście zlecenie mogli oddać i zapłacić karę, tak? Według mnie to jest ułatwianie, pójście na łatwiznę totalną, tak jak stosowanie modów, które, nie wiem, mają ci kasę nabijać, jak widzicie, to też nie ma sensu, no bo tak naprawdę to, co mówiłem, no widzicie, my tu... A następnie skręć w prawo. My tu widzowie mamy za 200, tam chyba 50 czy tam ileś tysięcy zlecenia, no to siłą rzeczy już w tym Euro Trucku te zlecenia są, można powiedzieć, zmodowane. Znajdziemy inną. Tak, inną, no tak mi kazałaś jechać. Widzowie, ona tu mi kazała jechać, czy ja źle skręciłem? Nie mówcie, że ja tam miałem jechać. Mi słuchajcie, nic nie ubywa dystansu, nie? I zmieniła się godzina przyjazdu na 9:00. O 2 godziny mi się przesunęła. Oj, to chyba źle skręciłem, widzowie. Musiałem źle skręcić w tej Francji. Oho, ho. To teraz będzie trzeba już się rozglądać, znaczy co z tym spaniem, kurczę, no lepiej za dnia się jeszcze kimnąć, żeby potem w nocy nie jechać tyle. Tak trochę jesteśmy w patowej sytuacji i tak się na nockę załapiemy na jazdę w nocy. Powiem wam tak, postaram się jechać tyle, ile na razie jestem w stanie. Musiałem mocno dać ciała, bo 200 km mi chyba przybyło. Miałem wrażenie, że już było mniej. I po prostu jakby coś źle skręciłem. Troszkę mnie ten zjazd zmylił. Iwona mówiła niby tak, ja tam nie spojrzałem, bo coś do was gadałem i skręciłem tak o. Bywa, ale to chyba pierwszy raz, słuchajcie, w ogóle w historii nagrań, żebym miał jakiś objazd, bo te objazdy oczywiście mam wyłączone. Więc sam sobie zrobiłem, powiedzmy, objazd. Mamy prawdziwe firmy, Schenker. Tak, ale to jest na promocie fajnie dodane, także super. Nic,
widzowie, jestem sam sobie winien, no to zrobić. Już nie chce mi się w mapę wchodzić i patrzeć. To ja nawywijałem. Teraz będzie rata kredytu, to też nam kasy spadnie. Na razie tylko jeden kierowca mi jakiś dochód dał. Druga musiała wrócić. Jestem w plecy przez nią. To była ta świeżo zatrudniona. Spać jeszcze nie pójdziemy, bo to sensu nie ma. Oko nie wiem. Akurat ten wykres z tym okiem średnio, powiem wam szczerze, średnio oddaje. Ten oryginalny jakoś bardziej był taki czytelny i wiedzieliście, ile wam jeszcze tego zmęczenia zostało. No to oko to tak... Akurat jest jedyna rzecz, mogłoby to bardziej wyraźnie jakoś, powiedzmy, być zaznaczone. Dla mnie osobiście jest troszeczkę mylący. Teraz nie będę zwalniał, jak nie będzie trzeba, bo przecież... Dopiero co się do 90, słuchajcie, rozbujałem. Jest jakiś ostry zakręt. Płacono 40, no 40 tysięcy. Tak jak zakładałem, widzowie, 40 tysięcy raty. Już mamy tylko 109. Pewnie byłby krótszy odcinek, jakbym źle nie skręcił, co? Widzowie, już pewnie byśmy byli na tym promie tam. Wiecie, gdybyśmy to jeszcze my jechali w tym momencie na szybkim zleceniu, gdzie za paliwo by płacił pracodawca i z autostrady. W tym momencie, słuchajcie, sytuacja nie jest zbyt kolorowa, bo za każdą autostradę płacę z własnej kieszeni, za paliwo również. No, 162, no wiadomo, tam nie będziemy się targować o 100 zł, ale tu stówka, tam stówka i się robi, nie? Kasa. Oby, słuchajcie, bo uszkodzeń totalnie nie mamy, oby, oczywiście dostawa na czas jest dla nas bardzo ważna, no i oby, moi drodzy, właśnie wynagrodziło nam dobry exp. Kasa to wiadomo, no kasę to już wiemy, ile jej dostaniemy, ale żeby w expie nam wynagrodziło. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. To będzie naprawdę super. Zjedź w prawo. Teraz już patrzę bardzo dokładnie. Jedź prosto. Tu akurat byłoby się ciężko pomylić. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Jakie ronda nad autostradą? Znaczy nad autostradą, pod autostradą? Fajnie. Zjedź z ronda. Takie coś w City Skylines lubiłem budować, słuchajcie. Ale tam nie do końca tak się dało w taki sposób. Ale takie ronda często właśnie budowałem różnego rodzaju jako zjazd z autostrady. Dobra. Teraz tak, jeszcze jedno zmęczenie, to myślę, że jeszcze spokojnie z godzinę pojedziemy. Trochę kiepska sprawa, bo akurat jak pójdziemy spać,
razy moglibyśmy się przespać, ale to wszystko zależy, ile mamy czasu do końca. Ja to zaraz, moi drodzy, będę wiedział, bo jeżeli byśmy się na parkingu zatrzymali, tak byśmy mogli nockę ominąć. Tu bym musiał jechać na full, ile się jeszcze da. Myślę, że dłużej chyba jak do 15 nie damy rady. I wtedy mógłbym sobie wyliczyć, czy stać mnie na to czasowo, żeby dwa razy się kimnąć, czy nie. Patrząc, ile mamy godzin do końca. No tu jest sporo, naprawdę sporo. Można powiedzieć, jedziemy, jedziemy i końca nie widać. Przez tą Francję. Widoki fajne, nie? Ale coś czuję, że zaraz deszcz zacznie padać, moi drodzy. Coś mam takie przeczucie, że będzie padać, nie ma co. Będzie deszcz. Ale się chmurzy. Będzie padać, nie ma co. Rozpędziliśmy się w końcu do normalnej prędkości, ale oko się robi coraz bardziej czerwone. Więc już za długo nie pojedziemy, widzowie, tak. Nie wiem, myślę, że następna stacja. Na tej jeszcze bym, na tą bym jeszcze nie zjeżdżał. Nie wiem, to nawet chyba nie jest stacja. Oczywiście przy okazji bym zatankował, wiadomo. Zawsze dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby czasu nie marnować. Słuchajcie, staram się to łączyć. Czyli i tankowanie, i spanie. Czasami oczywiście nie idealnie to się da zgrać. Ale jak dobrze się postaracie, to można to połączyć. Teraz to w końcu czuję, że jadę, nie? Jednak słuchajcie, taka najlepsza dla mnie prędkość przelotowa, no ta stówka to jest dla mnie tak najoptymalniej, nie? Bo nie czuję, że przysypia, bo jak jadę za wolno, no to tak wiecie, tak tak mnie przybula. A teraz chwilę się rozbudzam właśnie przyspieszając troszkę tempa. Troszkę manikowi, słuchajcie, trzeba, wiecie, przetkać rurę. Ja myślę, że jemu się wystarczająco rura przetkała, jak wieźliśmy ten ciężki ładunek. Dobra, przeczuwam ograniczenie prędkości, moi drodzy, więc już lepiej... Dobrze przeczuwałem. A mi się udało wkomponować w to ograniczenie, patrzcie. Nie wiem, po co ten znak drogowy, że tunel. No jakbym nie zauważył, że w tunel wjeżdżam, nie? W
Tak widzę, że chyba dobrze wyliczyłem. 15 godzina, już to zmęczenie chyba sięgnie zenitu. Więc musimy tak też, żeby czasem jak ostatnio, nie bo ostatnio dostaliśmy mandat już na parkingu. To było mega chamskie. Więc będziemy się rozglądali za stacją. Zobaczymy sobie nawet, widzowie, taką rzecz. Mapa świata. Tu będzie jakaś stacja. No to tak by było może akurat. Bramki, cyk. Okej, to tu będzie stacja. Tu jakieś miasto. O, to my mamy jeszcze co jechać, zanim będziemy płynąć tym promem. To do Włoch nie jedziemy. My to. A, bo mi się dzieliło, ale ciekawe, czemu kurczę nie tu i tu, no to tak by było szybciej do Rzymu, a my tak naokoło. To ja pewnie gdzieś tutaj źle skręciłem, tu miałem chyba jechać prosto i tak, no ale to generalnie, no tak, troszkę dłużej nam wyszło, bo do góry się cofnęliśmy. Widzicie, tu źle skręciłem. Gdybym tutaj pojechał tędy, byłoby szybciej, no ale teraz po ptokach. Dobra, czyli tu będzie stacja gdzieś tak za 100 km, myślę około. No, powinno być ok. A co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Czas podróży 18 godzin, zostało 29 godzin. Uuu, to dwa razy się nie kimniemy, widzowie. A jeszcze sprawdzimy, ale jak 18 godzin nam czas podróży został, to my w życiu dwa razy się nie kimniemy. Bo 6 i 6 to jest 12, a nie 10. No, to a tutaj nie jesteśmy w stanie nadrobić. Tutaj łóżka są, ale mi oczywiście zależy na też stacji benzynowej. Wiem, gdzie dałem ciała z mapą. No okej, no tam aż tyle nie nadrobiliśmy. No. Troszkę do góry raptem. Kawałek. Teraz na łóżko nas nie interesuje, bo mówię, musimy. I zapłacono, no to lecimy jak zapłacono. Jak najszybciej, żeby do tej stacji dojechać. Bo tylko raz będziemy mogli się kimnąć. Czyli czeka nas, widzowie, jazda w nocy. Bo jeśli bym dwa razy się kimnął, no to byśmy mieli spóźniony. A pamiętajcie, że zależy nam również na dostawie na czas, aby mieć też premię. Pominę, żeby nie mieć kary, no bo to jakby wiadomo. Ale no skoro teraz rozwijamy tą dostawę na czas, dzięki czemu no też no będą premie fajne. Będę starał się levelować oczywiście opcję z dostawą na czas. I zobaczycie, jak ceny tych zleceń no diametralnie wzrosną, nie? Mega ruszą. Rura. Kurde, no jedź tym, a nie, no następnym odcinku na pewno w najgorszym wypadku wezmę szybkie zlecenie. Sprawdzę ewidentnie, ile ciężarówka ma koni, bo już mam dosyć tego mana 300 konnego, to się nie da. Powiem wam szczerze, to nie na moje nerwy. Przy czym ja bardzo lubię jeździć manem, żeby nie było. Teraz nie mówię o manie, bo mana przecież na poprzednim profilu przecież mam jednego mana, którym dużo też raz robiliśmy. Pamiętam tam głównie do Świętego Mikołaja chyba. Nawet chyba złoty był, jak dobrze pamiętam, ale no tamten mój man ma 600 chyba 50 koni, a nie kurczę 300. No te 300 koni, no to wiecie, no to się nie da. Nie da. Dobra, no już lada moment powinna być ta stacja benzynowa, słuchajcie. O, chyba jest tablica ze stacją. Nie, to zjazd jakiś. To jeszcze nie mamy stacji. Musimy przygrzać w takim razie, bo zaraz mi oko na Maroko się zrobi, słuchajcie, i zacznę przysypiać, albo mandat dostanę. Zaraz zobaczymy. Ale już daleko nie jest. Już teraz, jak poniżej 1000, to jakąś tam ulgę zacząłem czuć, wiecie? To już jakoś tak mi łatwiej się jedzie. Dobra, jest łóżko, ale nie, to dopiero jest ten zjazd. To dalej będzie. Kurczę, to dalej będzie ten.
zaraz za tym zjazdem będzie stacja, dobrze. Okej, no. Idziemy za Mustangiem, moi drodzy, za Mustang, albo nie, pierdzielimy Mustanga, jedziemy tu, po swojemu. Jeszcze wyprzedziliśmy, widzicie? Jeszcze wyprzedziliśmy Mustanga, tylko nie wiem, czemu ja się do zera zatrzymałem i Mustang wyprzedził nas. Mój błąd, widzowie. Dobra, lecimy szybko na tą stację, a nie, bo my dziś skręcamy. Też nie, ja patrzyłem po GPS-ie, więc na pewno będzie stacja. I akurat myślę, że się czasowo uwiniemy. No przy czym no, minus, widzowie, taki, że w nocy się załapiemy na jazdę, bo mówię, no jeszcze mogę spróbować to policzyć. Prawej strony. Ale ja tego nie widzę. Ja, słuchajcie, w życiu tego nie widzę, żebyśmy mieli zdążyć. Bo to jest takie mocno na styk, także... Czy nawet nie na styk, bo my nawet nie jesteśmy w stanie, zobaczcie, nadrobić, bo przyjazd cały czas. Mamy na 9 rano, odkąd źle skręciłem, tak? Cały czas jest przyjazd 9, 15, 16, 17 i to się jakby waha, ale jakby no nie ubywa, tak? No nie ubywa, no jest praktycznie w miejscu, także nie jestem w stanie przy tych prędkościach, jakie ten man wyciąga, nadrobić czasu. Także serio, moi drodzy, przy tych prędkościach, którymi jedziemy, ja tu czasu nie nadrobię, także niestety. I tym autobusem czasem na mój pas nie wjeżdżaj. Dobra, będziemy mieli tutaj gdzieś tą stację, tylko że ta stacja, widzowie, kurczę, ta stacja nie jest na autostradzie. Ja widziałem na autostradzie stację, przecież. Trzymaj się lewej strony. Nie, no przy autostradzie była stacja, no jak? Co w tej Francji jest nie halo, że nie ma stacji? Czyli tak muszę zatankować i tak, bardziej to zmęczenie mnie martwi, no które akurat mógłbym wyłączyć. Ale to nam nic nie da, no bo wiecie, no paliwo nam się i tak skończy. O, jest tutaj, widzicie? Dobrze widziałem, no. No dobrze widziałem, tylko czy... O, jest stacja przy drodze, no przecież... Ja już zgłupiałem, że źle coś widzę. Dobra, tankujemy się, widzowie. Tankieren, benziner. Przeliczam trasę. Najpierw tankirem, później do snu. A tu jest chyba ten parking, czekajcie, bo muszę zobaczyć, jak te parkingi są. Bym się zaraz nie wkopał i nie... Jaka cena paliwa w tej Francji? No ale trzeba, to trzeba. Czy tu będziemy widzieli na mapie? To teraz tak, 27 godzin pozostało, no to nadal mamy 10 godzin, widzowie. Tutaj dupa, nic nie zobaczymy. 27 godzin zostało, a tutaj no to lipa, widzowie, lipa straszna. No dalej, uciekaj mi z tym. Tam są gdzieś te... A, można tu normalnie wjechać, tak? Nowej trasy. No dobra, no to jak można, no to jedziemy. Jedź prosto. Jakie dziwne te parkingi w tej Francji. Nic, widzowie, tylko raz możemy się przekimać. O, no to mam... No to, widzowie, mamy szczęście, nie? No to mamy szczęście. Jeszcze ktoś mi bez ładunku wrócił, nie? W D
deszczu, hardcore. O, 520. Kurde, no zobaczcie, jakie dostaliśmy wynagrodzenia. 2600. No ci kierowcy nic mi nie zarabiają, szczególnie te nowo zatrudnieni. Jak te kobiety jeżdżą, że mi 500 albo... Jedź prosto. 600 zarabiają. Tam mieliśmy nieważne... No Iwona... A, że tu miałem. No dobra, sru przez chodnik. Sru, przejadę przez chodnik. W porządku, znajdziemy inną trasę. Szukanie nowej trasy. No sam jej szukam. Nowej trasy. Widzowie, sam szukam nowej trasy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Przeliczam trasę. Mam wrażenie, że przez ten deszcz nie do końca dobrze widzę, jak jadę. Ale daliśmy radę, widzowie. Chyba tu jest wyjazd. Na autostradę. Zobaczcie, spałem, obudziłem się, deszcz zaczął padać. Jeszcze mi, kurczę, pracownicy nic kompletnie nie zarobili, nie? Widzicie, to nie jest tak łatwo tak firmę rozwijać transportową. Nie jest tak łatwo, widzowie. Jedyne pocieszające jest to, że ten prom jakby nas niedługo czeka. Nie wiem ile, 200 może kilometrów, czy 300 przejedzie. Na pewno nie więcej jak 300 będziemy płynęli promem, także no, no ten kawałek możemy sobie w nocy podjechać, tak? Wjeżdżamy, będzie prom i już pozamiatane jakby, koniec zlecenia, także też nie ma co się stresować. Dokładnie nie pamiętam, jaka była odległość tej przeprawy promowej. Lada moment powinno być. O! Perpignan. Byliśmy, francuskie jakieś miasto. Pewnie się czyta Perpignan. Perpignan? Nie wiem, jak to się może czytać. Miałem w liceum francuski, ale aż tak dobrze już nie pamiętam. Akurat z francuskiego nie byłem pilnym uczniem. Nie Perpignan. Coś mi się wydaje, że zaraz naszym oczom pojawi się prom. Mam takie jakieś przeczucie. Tam widzę jakiś mocny skręt i chyba będzie już prom. Co by mnie bardzo cieszyło, bym w tym deszczu w tej nocy nie musiał jechać. Bo tam na czerwono się, słuchajcie, to ograniczenie prędkości świeciło, a ja myślałem, że na czerwono, dlatego ostro przyhamowałem, bo nie byłem pewien, bo tak wiecie, ten deszcz pada, ciemno i nie byłem pewien, czy nie jest po prostu bramka zamknięta. Czasami też tak się zdarzyło, że wjeżdżasz i bramka jest zamknięta, nie? Słuchajcie, na pewno plusem dzisiejszego odcinka będzie to, że no odkryliśmy praktycznie, no jakby cała trasa w dzisiejszym odcinku w 100% to jest nowa trasa. Czyli jestem ciekaw, przy tylu kilometrach zrobionych, jak to wpłynie na procenty odkrycia mapy. I chętnie bym to sprawdził. Było 6%, tam 0 coś, jakiś mały. No w końcu 40 tysięcy, brawo Daniel. Brawo Daniel, w końcu porządny przychód od pracownika. Brawo ty. Dalej, prom i koniec zlecenia, bo tutaj to jest jakieś takie pechowe zlecenie, bo i mandaty co chwilę za prędkości dostaję, na szczęście tylko za prędkości. I ten man nie do końca chce mi jechać, mimo że świeże ryby wieziemy. I normalnie źle zjechałem, słuchajcie. Jeszcze w nocy w deszczu jadę. Także już patrzę, żeby tylko jak najszybciej do końca dojechać, odbębnić, tak powiem. I chciałbym w następnym odcinku zmienić ciężarówkę. W najgorszym wypadku oczywiście jechać na szybkim zleceniu,
Zobaczymy zresztą, jak to finansowo. No zobaczcie, no 35 na godzinę, no kudźwa, jedź. Nie wiem, czy jest taka górka. Zobaczcie, no nie chce mi jechać ta ciężarówka. A nie wiem, czy to jest pod górkę? Mam wrażenie, że z górki jest, a nie pod górkę. No teraz zaczął jechać. Teraz się obudził wielce. No to teraz już chyba właśnie będziemy mieli zaraz ten prom, bo tutaj... Chyba będzie Maroko, nie? My teraz, słuchajcie, widzowie, teraz... No chyba do Maroko będziemy, jedziemy z tym w ogóle. A nie, Hiszpania. O! To po co my jedziemy do Hiszpanii, żeby promem przepłynąć? Ja pierdzielę, widzowie, nie? No to jesteśmy pierwszy raz w Hiszpanii. Okej, super. Bardzo mnie to cieszy. Jak widzicie, już odkrywamy terenów coraz więcej, bo dzisiaj jest dwa kraje przynajmniej odkryliśmy. A może i więcej, bo nie jestem pewien tej Szwajcarii do końca. Nie, Szwajcarię chyba już odwiedzaliśmy. Przez Szwajcarię jechaliśmy, tylko no jestem ciekaw, trochę nie rozumiem tej trasy, nie? Bo do Włoch byłoby szybciej. My tutaj do Hiszpanii, z Hiszpanii jakimś promem, aż się zastanawiam, czy czasem oni... O, jest jakiś port. Nie, Porta Cortala. To jest miasto, tak? Czy co? Nie, no mam nadzieję, że to jest port jakiś. A pierdziele, widzowie. Kompletnie nie rozumiem sensu tej trasy. Ona jest tak jakby naokoło i... nie wiem. Zastanawiam się, co by się stało, gdybym ja sobie sam po prostu trasę wyznaczył, ale... i dojechał na miejsce. Zupełnie inną trasą, nie? Słuchajcie, 708, no to już powinien ten port powoli być, no kurczę. Max może 100 km przed nami i port powinien się pojawić. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, pusta droga. Wiem, mogę jechać po trzech pasach jednocześnie, nie? Jestem ciekaw, jak wejdziemy po kursie w tą zakładkę odkrycia mapy. No i jestem, moi drodzy, ciekaw, jak tam będzie się to prezentowało. Na razie jeszcze oczywiście czekam, chcę skończyć kurs, ale jestem bardzo ciekaw. Oczywiście, słuchajcie, moim celem byłoby, nawet oczywiście na tym koncie, no bo jak już robimy wszystko, to wszystko, jakbym skończył to levelowanie, no bo nie oszukujmy się, levelowanie od zera do milionera to mogę robić gdzieś do 30 poziomu, no później to już nie będzie miało sensu. Że tak 30 może któryś, bo prawda jest taka, że wtedy no po parę kursów na jeden odcinek, na jeden level by wychodziło. A następnie zjedź w prawo. To już teraz widzicie, że czasem dwa kursy łapią się na jeden level i nawet jak... Zjedź w prawo. Jezu, prędkość. Trzymaj się prawej strony. Tylko mandaty mi dają. Bo powiem wam tak szczerze, nie? Że jakby teraz nawet jakbyśmy te 2000 expa dostali za tą trasę, to raczej nie levelujemy. Raczej nie, raczej nam dużo zabraknie do kolejnego levelu. Także kolejny level to będzie dopiero w następnym odcinku. A znowu pod górkę, bo man nie chce jechać. Nie zmieniam tego man. No trudno, no jeden pracownik... O, może to wymienimy i damy tej pracownicy, co ona tak, kurczę, minusy mi robi. Za karę dostanie kiepskie auto. Tak, widzowie, zrobimy.
Ja tam już widzę jakieś zawijasy, więc się domyślam, że właśnie chyba mamy port. Ładne palemki. O, Barcelona, no to rozumiem. O, ja widzowie, rozumiem, że do Barcelony wjechaliśmy. O, tam są już pewnie jakieś te. Tymi ograniczeniami prędkości to też by się mogli trochę, kurde, ogarnąć. Dobra, to się zbliżamy do końca. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jest kotwica. Już dobrze znaczy. Zjedź w prawo. Tu w Barcelonie, kurczę, jakie porobili. Drogi pod... tunelach, jakie drogi, jakie... Ja nie wiedziałem, że w ogóle takie coś jest. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, ale zobaczcie, jakieś ronda, nie? W tunelach. Ale to chyba najwięcej takich rond w tunelach? Nie jestem przekonany, czy to właśnie nie było we Finlandii. Zjedź trzecim zjazdem. Że co, że ja... Aha, bo mam z tego ronda wyjechać na to drugie rondo? Aha, że tak. Ja cię, zakręciłem się. Patrzcie, jakie zawijasy, nie? Teraz mi się w głowie zakręci. Tego ronda okej. Okay. Trzymaj się prawej strony. Dobra, teraz czaję. Tu nie, tu. Zjedź z ronda. Dobra, właśnie zamotałem, nie? Przez te zawijasy. No tyle zawijasów, że aż się zamotałem. Mówię, gdzie tu jechać, nie? Ale dobrze pojechałem, okej. Okay. Tutaj Iwona mi bardzo cierpliwie tłumaczyła. Dziękuję ci, Iwonko. Bardzo ci dziękuję. Wycieraczki się powinny same wyłączyć, a... A się, słuchajcie, same nie wyłączyły. A deszcz przestał padać, albo jeszcze coś tam kropi. A, może... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w lewo. Tam pada. Skręć w lewo. A, i od razu do promu. No i elegancko, widzowie, nie będziemy dużo kręcić. Gdzie jest tylko ten... Tu jest. No to płyniemy. Oj, tylko gdzie ja mam... Tu nie... Do Włoch nie. Tutaj. Tu. To pamiętam. Pamiętam po... No i zobaczcie, jak bez sensu. Taki kawał przejechaliśmy, żeby promem przepłynąć. To my nie mogliśmy, nie wiem, z Włoch tam promem przepłynąć? Musieliśmy tak naokoło jechać? Bez sensu, widzowie. O, 50 km do celu. No i to mi się podoba. Zaraz kończymy. Oj, jak tutaj pada. Do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jadę pod prąd, pierdziele. Nie chce mi się tak... Nie chce mi się tak kręcić. Mamy światła? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. I coś tam odkryjemy przy okazji. Skręć w prawo. Świeże ryby wieziemy, widzowie, i to tak daleko z tymi świeżymi rybami, nie? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Gdybyśmy tak daleko, o, cztery. Znowu ktoś, nie, no ja nie wierzę, znowu ktoś mnie koszta jakieś. Znowu ktoś mnie koszta. Nie mówię, że kredyt nam ściągnęło, ale... Ja tych pracowników będę musiał ostro ukarać i zobaczyć, kto ma minus, to idzie do... Słuchajcie, jak będzie pracownik, który trzy kursy pod rząd na przykład zrobił na minusie, jeden za drugim, no to wylatuje z roboty. Koniec. Przestałem się szczypać. Zjedź pierwszym zjazdem. Zamienimy na lepszy model. Zjedź z ronda.
Ja tam bezwzględnie będę. Jedź prosto. Zobaczymy. I przekonamy się, ile mapy odkryliśmy. Tutaj też odkrywamy, jakby nie patrzeć mapę. Bałkan Loco. To niby logistik, tak? Bałkan Loco. Spoko Loco. Spoko Loco to chyba w ogóle w Polsce jest jakaś taka restauracja, w której ostre jedzenie. Tak mi się kojarzy. Chyba jest. Spoko Loco, jakiś ostry kebab. Tam challenge chyba jakiś jest. Mi się wydaje. 28 km już kończymy. Już mi się serio nie chce, nie? Tym manem w sensie. Chodzi konkretnie o mana. Także czekam na następny odcinek. Już z niecierpliwością, aby no, jakąś fajną ciężarówką zrobić fajną trasę, bo tym manem to już mnie wymęczyła ta trasa, słuchajcie, tym manem. Dwie trasy pod rząd manem, który no nie jedzie. Jeszcze w przypadku dźwiga było to, można, wiecie, zrozumieć, nie? Że on miał problem z jechaniem, ale jak w przypadku ryb, to ja już tego nie rozumiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Także nie chcę tego mana. Nie chcę. Zjedź w prawo. Oczywiście ktoś z was by mógł powiedzieć, że przecież mógłbym sobie silnik ulepszyć, czy tam pozmieniać, żeby miał te spinanie się i tak dalej. Ale nie będę używanej ciężarówki, słuchajcie, moi drodzy, ulepszał. Po co? Według mnie to nie ma kompletnie sensu. Jeżeli już kupię nową, to mogę je ulepszać. Wiecie, każdy pracownik i od zera i wtedy będzie wiadomo, tak jakby w 100%, ile kilometrów dany pracownik nakulał. Trzymaj się lewej. No bo wiadomo, że od zera na liczniku. Po przebiegu ciężarówki do tego dojdziemy. Natomiast i tak samo będzie wiadomo, ile ja nakulałem. Ale nie, absolutnie nieużywanej. Używanej nie będziemy tutaj, słuchajcie, w żaden sposób robić, bo to nie ma sensu. O, jeszcze coś odkryliśmy. No fajnie, chociaż coś jeszcze odkryliśmy. Trzymaj się prawej strony. Jakiś tam plus ma. 3 lub 4 miasta odkryliśmy. Do końca w sumie nie pamiętam. Chyba może... Zjedź trzecim zjazdem. Może to 4 miasta były odkryte nowe. Ale podstawa jest taka, że większość jednak tej mapy... Widzowie, moi drodzy, kochani, większość tej mapy jednak od zera. Gdzie mnie tym autobusem tu? Większość mapy, znaczy 100% mapy po prostu od zera odkryliśmy. Skręć w lewo. Uff, dojechali. Jakby to powiedział typowy rolnik, czy typowy Janusz? Typowy Janusz. Skręć w lewo. Dojechali my. Grzynka, dojechali my. To była miła przejażdżka. Ach, widzicie to. Nie chce mi się, sobie pominę doskonale. Pięknie, że doskonale. Ło, widzowie, 2200 expa. No ale tak jak mówiliśmy. A wbiliśmy level, widzowie. Level wbiliśmy, ale numer. Ale numer, w życiu bym się nie spodziewał. No to jestem bardzo zadowolony w takim razie. Dobra, w następnym odcinku zobaczymy, co zrobimy. Plan jest taki, aby kupić jedną ciężarówkę dla pracownika, tą oddać i oczywiście ulepszyć garaż, który nas tam kosztuje. No zobaczymy, czy nam starczy kasy. Zobaczymy. Najwyżej jednego się tylko zatrudni, a pojadę na szybkim zleceniu. Zobaczymy. W każdym razie to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję ci, drogi widzu, jeśli zostałeś ze mną do końca. Bardzo mi miło z tego powodu, a będzie mi jeszcze bardziej mile. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Albo jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zostawisz tego symbolicznego tuba. Tymczasem trzymaj się, do następnego odcinka. Cześć!